Siemka, kochani. Cześć, tu Daniel Piesko. Jestem na inwestycji. Jestem na niej pierwszy raz. I wy też jesteście pierwszy raz. To znaczy, kupiliśmy tutaj dwa lokale z sześciu i inwestycja toczy się poza naszym udziałem. To znaczy, my mamy jakby kontrolę nad tym, jak można powiedzieć, tak, taki nadzór, ale wszystko jest na tyle zorganizowane, że nie musimy wchodzić w żadne procesy w całym procesie inwestycyjnym, od początku do końca. Zostawiliśmy sobie tylko sprzedaż. I zobaczcie, jak wygląda. Fajny budynek swoją drogą. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Teraz cena za metr kwadratowy średnio w Warszawie to 12 tysięcy. To nie jest Warszawa, to jest aglomeracja warszawska, bardzo dobry dojazd do centrum. I tu kupiliśmy za mniej niż 3 tysiące. Czyli cały czas można znajdywać okazje inwestycyjne, takie jak my to właśnie robimy. Także, cóż mogę powiedzieć, no jak chcecie więcej, to robimy szkolenia z okazji inwestycyjnych, ale jak nie chcecie, to spoko, zapraszam do środka. A, my mamy ten lokal i tamten lokal na górze, razem z tym wielkim tarasem, który ma chyba 50 metrów. O, i będą wiercić teraz. No nic, taki urok. Ja nie będę im przerywał. Będzie hałas, trudno. Dobra, trochę widzieliście, jak w środku wygląda, czyli remont trwa i układ jest beznadziejny, to znaczy on będzie zmieniany, ale nie dziwię się, że to wcześniej nie było sprzedane, po prostu układ tego domu był kiepski. No i oczywiście będą wydzielane lokale, no bo tym się zajmujemy, to jest kupno, remont, podział prawny i fizyczny oraz sprzedaż lokali. No, a tu patrzcie, ile już się zebrało. Tak się wydaje, o, kontener zbiorę. Słuchajcie, żeby oczyścić taki wielki dom, to czasami trzeba 15 dużych, największych kontenerów. W zależności od tego, jak ludzie to robią. To czasami idzie, samo opróżnienie domu, to czasami idzie w kilkadziesiąt tysięcy złotych, na przykład 50. To jest kupa pieniędzy. Także to jest bardzo ważne, żeby od sprzedającego zażądać, aby dostać czysty lokal. Zobaczmy z zewnątrz. Układ jest dziwny, bo tu jesteśmy na takim podwyższeniu, takie schodki. I po co one tutaj są? Popatrzcie. O, jest takim przytulnie. Jak to działa? O kurde, dobra, to nie dla mnie. Ja lodowisko lubię, jakby na łyżwach jeździć, ale to było dla mnie za dużo emocji. No to chodźmy jeszcze faktycznie na zewnątrz. Bo powiedziałem, chodźmy na zewnątrz i pokazuję w środku. Ciach. Idziemy na zewnątrz. Od tyłu olbrzymi ogród jeszcze. Można tu oczywiście co zrobić? Miejsca parkingowe. Ewentualnie powydzielać jakieś takie ogródki dla poszczególnych lokali, bo to jest bardzo fajne mieć taki własny, nawet maleńki przydzielik. Tutaj można mnóstwo wydzielić. I na ogródek, i na garaż starczy. No, kto nie chciałby mieć takiego ogródka? Zobaczcie, jak w Anglii wyglądają domy. Można mieć po prostu beznadziejnie mały ogród, ale ważne, żeby mieć. I można go przepięknie zrobić. Taki po prostu są całe. Jest taki duży kanał na YouTube, teraz nie pamiętam nazwy, podrzucę w komentarzu, gdzie właśnie jest pokazane, jak bardzo małe ogrody, czasami duże w Anglii, przerabiają, jak one dbają. O, nie dbają. I powiem wam, robi to wielkie wrażenie. Więc ogródek jest super. A ja w ogóle to bym... Wiatr wieje, ale mam szczura, powinno być słychać. Ja to w ogóle bym jakieś marchewki uprawiał, jakieś warzywa dla siebie, żeby coś robić. Kiedy bym robił? No dobra, tyle. Słuchajcie. Nie mam dla was żadnych żartów na koniec, ale zajrzyjcie na stronę piesto.io, bo teraz jest, pożyczki są na 10%, można inwestować na 10% na 2 lata, czyli jakby 20%, 120% dostajecie. Plus jeszcze 0,5% piesto.io dorzuca do waszego kapitału, więc jeszcze więcej.
Fajna sprawa. Teraz tylko, teraz, bo wcześniej były gorsze warunki, a te osoby, co wcześniej zainwestowały, to też mają lepsze warunki, jakby polepszamy im warunki. Także super wiadomość. Tyle, tyle. Hej!